Witajcie! Dzisiaj chciałem Wam przedstawić nowy nabytek Koleba WDN. Nie wiem, czy tam były jakieś różne modele, czy jakie. W każdym razie takie coś jest w kolekcji. Wygląda bardzo ciekawie. Bardzo chciałem mieć ten model Koleby, no i słuchajcie, udało się go pozyskać. Ma trochę braków, jak widzicie, tutaj nie ma kierownicy, nie wiem, gdzie ona tutaj się podziała. Układ trzeba będzie zobaczyć. Nie ma silnika, nie ma skrzyni. W każdym razie jakoś myślę, że sobie z tym poradzimy. Tu się otwiera. No i całe szczęście. Zamyka się, też zamyka. No. Silnik. No silnik tutaj będę montował, nie wiem jaki od czego, ale na pewno nie chcę zamontować tego oryginalnego na tą wajchę, korbę czy coś takiego, bo to będzie maszyna, która będzie służyła do pracy. Także coś tutaj będę starał się wpakować, jeszcze nie wiem co, ale coś na pewno. Słuchajcie, ona mi wygląda na trochę inną niż te takie, nie wiem czy one były trochę większe czy nie. Ale jest nieco inna. O, słuchajcie, tu jest taka ciekawostka, poduszka, zobaczcie, pod silnik. A ja taką poduszkę jedną mam w domu, nie wiedziałem, do czego ona jest. No, to już teraz wiem. No, takie w każdym razie coś. Nie wiem, czy to ma tabliczki, czy to powinno mieć tabliczkę jakąś. Tu jakieś coś jest. I gdzie tej tabliczki szukać tutaj u niej? No, troszeczkę tu wymaga remontu, ale ogólnie świetny sprzęt. Tu rama, widzę, że zdrowa, mocna. Tam jest wałek od skrzyni, czyli tutaj trzeba będzie coś zastosować. Koła, słuchajcie, żukowskie, którego typu w tej chwili z pamięci Wam nie powiem, ale one tam mają kilka typów. Trzeba będzie tylko zobaczyć, którego typu. Zobaczmy tutaj. Tu, no, to są te same wszystkie chyba. Nie, tylne są inne, przednie są inne. No to w każdym razie to trzeba będzie zrobić, ale tabliczka, słuchajcie, no kto wie, gdzie tutaj tabliczka od Koleby jest, to piszcie, zobaczymy, co tam słychać. No i teraz tak, co to jest to? Nie wiem, co to ma być i do czego to ma służyć. Gdzie tu ma być kierownica, też nie wiem. Może tutaj gdzieś w pionie była. O, tu słuchajcie, jeszcze tak oryginalna jakaś uszczelka, podkładka, no nie wiem, nieważne, gwóźdź, to trzeba po prostu pilnować, żeby to potem nie nadepnąć, nie wjechać, czy coś takiego. No ale jest takie coś, jak jest, no i jeszcze tu się zachował, widzę, regulator napięcia. No ciekaw jestem, co tutaj było w oryginale za silnik, niestety nie umiem Wam tego powiedzieć, ponieważ taką sztukę nabyłem. O, słuchajcie, jeszcze odkryłem właśnie teraz, w tej chwili, nie wiedziałem, że to jest hamulec ręczny. Ale czy on tam, trzeba by go tu podnieść, no ale nie, to trzeba będzie z tym się zapoznać trochę inaczej, ponieważ to tutaj trochę podzewiałe i nie da się tego ruszyć. Tutaj widzimy jakąś pompkę hamulcową chyba, bo to jest, to mi wygląda na czujnik hamulców. No, ale taki sprzęt, słuchajcie, piszcie, czy to jest ten, który to symbol może być. Ona mniej więcej jest krótka, mała, raz, dwa, tu po sam kiper ma około 3 metrów. Kiper w całkiem niezłym stanie. Tutaj jakaś łatka z tamtej strony też, nie wiem, czy to było coś wcześniej przymocowane, czy akurat to się w jakiś sposób tutaj wytarło. Ale kiper całkiem łycha jest w porządku, niezniszczona, niepogięte, także fajnie wygląda to. Zobaczymy, cóż to takiego jest i będziemy się przyglądać, będziemy robić jakiś remont. No, fotel jest oryginalny, porządny, do tapicera będzie jak nowy. Dwuosobówkę ktoś zrobił. Nie wiem, czy tak zostawię, czy coś będę z tego zmieniał. No zobaczymy. No w każdym razie tyle, jeśli chodzi o to cudo. Macie, to wszystko tutaj jest. No to mnie zastanawia, co to, od czego to było? Co to takiego? Stomil Olsztyn opony. Typowe żukowskie. No, to tyle, jeśli chodzi o ten sprzęcik jako nowy nabytek. Czekajcie, może tutaj gdzieś jeszcze jakieś resztki. Nie, tutaj nie ma. Nie pamiętam, gdzie i czy w ogóle one miały jakieś te
tabliczki, ale powinno mieć. Oni w tamtych czasach dbali o takie rzeczy, żeby to wszystko było sygnowane, znakowane i te tabliczki być powinny. Ale może z biegiem czasu różnie to bywa, one po prostu odleciały. Trudno powiedzieć. No, to tyle w tym odcinku, jeśli chodzi o kolebę. Piszcie, komentujcie, nie zapomnijcie o łapkach. Słuchajcie, nowy sprzęt, nowy nabytek. Siewnik. Niestety nie mam pojęcia jakiej produkcji. Jeżeli wiecie, to możecie mi powiedzieć bardzo chętnie. Będę wdzięczny. Ale w każdym razie taki oto siewnik. Przygotowany właściwie, muszę jeszcze tylko tam lejek kupiłem, ale tu jeszcze kilka lejków muszę uzupełnić, chociaż one tutaj, no tu jest, widzę, nowa guma, tu jest nowa, ale ta jest jakaś sparciała, on tu wyleci, widzicie? Także muszę tu poprawić, ten też taki trochę, parę lejków tutaj dokupię i zobaczymy, coś tam może wymienię. O, tu jest jeszcze jeden spadł, słuchajcie, lejek, ona też, ta guma taka, widzicie, o, sparciała, także tutaj kupię tych parę gum. No i co? I siewnik będzie, myślę, dobry do siewu. O, tu coś, jakaś tabliczka jest, ale nic się z niej nie dowiemy. O, ustawienie skrzyni przekładniowej. No to już wiemy, że polski. Tutaj jakieś ziarno jest, to trzeba będzie to wysypać. Oczyścić go, jakoś przedmuchać, nie wiem, zobaczymy, co się z tym zrobi. O. Także to... To jest to. No i co? Będzie przygotowana maszyna. Tu jakieś takie kółka, nie wiem czy to oryginalne, czy nieoryginalne. Piasty poprzykręcane. Dlaczego te kółka? Od malucha chyba, słuchajcie. Wpakowane. Nie wiem, o, tu jeszcze jeden lejek spadł, widzę. No ale to się... Oj, siedzi tam. No, zobaczymy. To co będzie dobre, to będzie dobre, nie będziemy ruszali, a te takie w każdym razie rzeczy jeszcze, które wymagają wymiany, to się wymieni, to nie ma problemu. No, widzicie, 25 przygotowana już tutaj, też przy okazji do wapna, sprowadzona, tak jak Wam mówiłem, na pole i będziemy jechać z wapnowaniem. No i co? I jeszcze tutaj jest taka rzecz, jak rozsiewać wapna RCW2. Też udało się nabyć coś takiego. W sumie nie chciałem go kupować, ale wolałem, mówię, a pożyczę od kogoś, żeby zrobić to wapnowanie. No ale nie było od kogo. Nie było możliwości w każdym razie takiego sprzętu pożyczyć. Także nadarzyła się okazja, jest kupiony. No trochę tam takie, wiecie, no ale to są drobiazgi, to maszyna nie jest nowa, najważniejsze, że sprawna, że to po prostu on ma zrobić swoją robotę i on tą robotę zrobi. Także tu podobno się mieści, słuchajcie, 2 tony wapna. Myślę, że to w zupełności wystarczy, tam się zrobi parę przejazdów i będzie ok. Tu jest jakaś taka... Aha, to jest jeszcze to. O co tu chodzi? Widzicie, no nie wiem, jak to się tu zablokowane. Aha, bo to się kręci, ale jak to w razie w drugą stronę... No nie wiem, o co tu. Dobra. Tutaj ten talerz jest jeden taki pęknięty. Gdzieś musiał dojechać i go zahaczyć, ale to się, widzę, ładnie kręci. Przesmarowane są. Działać działają. No, no to widzicie. Właściwie to można powiedzieć, że żeby tą gospodarkę ruszyć tak jak trzeba ją ruszyć, no to pozostało mi jeszcze do kupienia... No chyba właściwie mam wszystko. Muszę tylko jeszcze się zastanowić, czy rzeczywiście czegoś. Ale tak, już mogę zasiać. Siewnik jest. Wywapnować mogę. Tur jest do tego. Ciągnik jest. Tu w razie czego... Aha, jeszcze sadzarka do ziemniaków się przyda, bo wiadomo, bez sadzarki to będzie... To nie ma jak... Nawet ziemniaków nie będzie jak zebrać, bo czym? Bo w sensie to najpierw trzeba zasiać. Patrzę jeszcze tutaj na tą Annę. Nie wiem, tu ktoś mi podpowiadał, że tu gdzieś jakaś tabliczka ma być pod czymś, koło czegoś, ale tu nie widzę nigdzie, koło tych blach.
Bo sam jestem ciekawy, słuchajcie, z którego roku jest ten kombajn. Mówiliście, tam ktoś pisał, że to jest stary model, bo ma tak duże koła, że potem były na tych balonówkach. Mi to w zupełności w niczym nie przeszkadza. Ale no nie wiem, gdzie to jest. Instrukcja jest tutaj jakaś. Ale tej tabliczki nie widzę. Może tam też nie ma. Tu trzeba będzie go podnieść. Kamerze teraz jest tur, to wszystko sobie go z kimś poukładam. Rozłożymy go jak trzeba. No i trzeba będzie go przykryć, żeby on tak nie stał na dworzu. No i ruszamy, słuchajcie, z pełną robotą na wiosnę. Jestem dobrej myśli. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. No, to tyle w każdym razie z dzisiejszego filmu. Miałem Wam podzielić te filmy na kilka, ale zrobię jeden taki wspólny. Może jeszcze uda się coś zrobić. Jakiś jeszcze jeden filmik w tym roku. A jeżeli nie, no to trudno. Zobaczymy. Jutro w każdym razie jeszcze spróbujemy działać, jeśli chodzi o rozrzucanie wapna, wapnowanie pola. Może uda się z tego zrobić też jeszcze filmik. Będzie bardzo ważna sprawa, bo trzeba będzie podłączyć tutaj sprzęt, ale ręką widzę. Ale jak tutaj się kręci wał, to powinno to wszystko funkcjonować. Talerze też widziałem, że się tam kręcą, więc nie powinno być źle. No to tyle wobec tego z dzisiejszego filmiku. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Pozdrawiam również kolegów retrotraktorowców, którzy oglądają mój kanał. No i co? Jutro myślę, jakaś relacja nowa będzie, jak wspomniałem, z wapnowania. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!